Siema widzowie, bo nagrałem nowy film, bardzo fajny i w ogóle, ale zostawcie łapkę w górę, suba i wszystko, bo to mnie mega motywuje i będzie więcej filmów dzięki temu i to tyle, zostawcie łapkę, suba i oglądajcie. Najpierw, żeby to w ogóle zaczęło działać, to trzeba Defender Controla wywalić. To czy, mogę ci to wrzucić na Mediafire, jak chcesz. Chcesz? A Mediafire, wiesz co to jest ta bezpieczna, fajna. No możesz. Gdzie to jest? Jak się boisz ode mnie Defender Controla pobrać, to możesz z internetu go pobrać. Wiesz co to jest w ogóle? Co? Defender Control, bo to wyświetla cię jako wirus zawsze. Możesz to z neta pobrać, jak się boisz ode mnie. To weź zrób streama, bo to jest troszkę skomplikowane. No mam. Wyjaśnię, jak to się mówi. Możesz bezpośrednio stąd słuchać, Mediafire jest bezpieczne, albo po prostu z internetu tego. Tam jest sam skin changer, ale z razem z tym Defender Controlem. Tylko my ty nie sam. Dobrze. Za same pobranie nic się nie dzieje. A ty masz jakieś antywirusy? Ja ci polecam Kasperskiego. Chyba odinstalowałem. Masz, to jest od Windowsa. Potem ci mogę pomóc pobrać Kasperskiego. Wiesz co to jest chyba, nie? Kasperski? Kasperski, taki antywirus. Mega mocny i dobry. On ma taką 30 dni darmowe, ale jak odinstalujesz i zainstalujesz, to jeszcze raz będziesz miał te 30 dni darmowe. To możesz to pobrać. Tam pisze ci download. Co? No. Oj, ty nie masz Winrara. A co? Weź pobierz Winrara. O, Rave. No, wyświetla tego Defendera jako... Musisz wyłączyć albo odinstalować tego antywirusa, potem ci pomogę lepszego pobrać. Weź w wyszukiwarkę Windowsa. Windowsa wyszukiwarkę. Windows, tam czyli... ta lupa. Lupa po lewo. A to... Napisz no. RAV. RAV. RAV endpoint masz tam na dole. Nie RAV, tylko RAV. O tu. Niżej. Aplikacja tam co jest, niżej. To i prawy guzik kliki na to. Nie to. Nie VPN. To endpoint. To. Endpoint to? Protection. No, prawy guzik kliknij. Nie lewy. Wejdź w ustawienia tutaj. Może to stąd się da. Napisz w wyszukiwarce jeszcze raz RAV. I na dole masz endpoint. Prawy guzik. Nie lewy. Musisz prawy. No to wejdź tutaj w ustawienia. Tam ci pisze. Status, ochrona, prywatność i ustawienia. W tej aplikacji. Ustawienia. Niżej. O tu no. Pomiń. Może stąd da się odinstalować. Zaawansowane. Na dole. Oj. No to musisz wejść. Weź spróbuj kliknąć w Google Chrome. Weź wyszukiwarkę Windowsową tą odpal. Mogę to usunąć? Nie, nie, nie to, nie to. Wyszukiwarkę to. Windowsową odpal. A. Na przykład spróbujesz na Google. Nie to, nie to. Nie to. A co? Wyszukiwarkę tam w lewy, ten lewy dolny róg. Tam Windowsową tą. Tam to? Lupę, lupę. O lupę. No i napisz Google na przykład, Google. I kliknij prawy guzik. Prawy guzik myszki, nie lewy. No wiem. No ale lewy klikasz. Prawy. No? No to niemożliwe, że tak się dzieje. To kliknij. Czekaj. Czyli. O. I odinstaluj, kliknij i to ci nie odinstaluj od razu Google. Tylko wejdziesz w RAW.
No, wejdź w to, kliknij. No. I w wyszukiwarkę tam masz prawy górny róg w tym okienku. To? Tak, tutaj napisz DAV. Tam? No i masz bez tego C. I masz RAF Endpoint Protection. Prawy guzik No. kliknij. Odinstaluj. Po tym zainstalujemy ci Kasperskiego. No to jest gówno, tak szczerze. Tak, nie, bo nie mam. Co? Tak, kliknij. Tak. Nie, nie pokazuje mi teraz, bo to jest od administratora. Skanowanie, co kurczę. No. Poczekaj. Odinstaluj na dole. Odinstaluj. I widzisz, jakie to jest gówno. Oni za każdym razem chcą jakiegoś tego wytłumaczenia. I to są właśnie te gówniane aplikacje. Że trzeba Nie. koniecznie podać im jakieś informacje. A takie opinie są tak naprawdę płatne, jeżeli oni chcą zapłacić, a oni to wymuszają u ludzi to za darmo, że opinie zrobić. No i wyślij po prostu. No nie masz innej opcji. Rozumiesz to, nie? No. I to są właśnie te główne aplikacje. Gumę wezmę. Dobra, widzowie. Zostawcie łapkę w górę, ponieważ jest grzasz. Bardzo mnie to motywuje. Tak. No, na górze. Weź kliknij F5 po prostu. F5? No. Już ci się pobrało. A weź tego Winrar, weź w internet. Byle, nie tu. Tam nową kartę weź włącz. Nową kartę. Gdzie? W Gdzie? Operze. O, no. I napisz Winrar w Inery. Bo musisz to pobrać. Jak? Jeszcze raz. W Jak nazwa? Inery. Winrar. Bo ty tego nie masz na kompie. No i powiesz pierwszy, no. Niżej zjedź. Nie to wirus. Pobierz Winrar niżej. Nie, tego nie klikaj. Tam masz, po lewo. Tam masz To? te niebieskie linki. Po lewo. To? Po lewo. No tutaj niebieskie te linki, tylko że wyżej, na najnowszą wersję. Najwyżej jest najwyższa wersja. O niżej teraz, no to. X. X kliknij. No i zapisz. A co to jest w ogóle? To jest Winrar. To jest, że takie pliki będziesz po prostu otwierać. Rozszerzenie do Windowsa to jest. I masz prawym, kliknij to. Po prostu kliknij. Co to? No. Kliknij to. I to musisz zainstalować. Co teraz? A co ci się wyświetliło? Czy chcesz zezwolić Kliknij tej tak, kliknij aplikacji, tak. no? To jest zwykły Winrar, to z tym spokojnie. Instaluj na dole. Ok. I zrozumiano. Zrozumiano, kliknij na dole. Ok. I teraz wejdź w pobrane, kliknij. Pobrane, wyżej. I ten No. sychy plik. No. Kliknij dwa razy. I musisz ten plik, co jest w środku tego pliku, przerzucić na pulpit. To zamknij. To zamknij. To okienko.
No to jest, żeby kupić wersję ten. To musi przerzucić na No. pulpit, więc zminimalizuj wszystkie aplikacje i przerzuć to na pulpit. To? Nie to, to niżej. Sychy, co pisze. I przerzuć to na pulpit. Złap to i na pulpit. I teraz odpal te sychy. To? Tak? I odpal Defender Control, to samo co ja odpalałem. Tylko, że może ci wyświetlić, że to jako antywirus. Więc kliknij to i kliknij tak, jak ci się pokaże. Jak coś, to w prawym dolnym rogu będziesz miał, że wirus niby, ale to wtedy w to klikasz. O, dobra, kliknij disable. Pojebało ci to? To jeszcze Co? raz wyspróbuj. Ej, masz anydeska? Mam. A mogę się z tobą połączyć? Wiesz co, wolałbym nie trochę, wiesz? No ale wtedy ci to pomogę ogarnąć, ale jak nie, to wyspróbuj to odpalić, Defender Control. Bo wtedy ci chyba to wywaliło. Czy sam to wyłączyłeś? Wliło. To czekaj. Wejdź w tą lupę na dole. No bo to blokuje to. Napisz ochrona. No i to kliknij. Kurde, bo Defender Controla blokuje niżej. Gdzie to było? Tam jest. Zarządzaj ustawieniami. Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami. Wyżej. Nie, to cofnij, cofnij. I wyżej. Masz ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami. Wyżej. Wyżej. To. I musisz to wszystko wyłączyć. Bo to ci Defender Czekaj. Controla blokuje. A ja to, jak widziałeś, normalnie uruchamiałem. To jest z neta. I to. I teraz spróbuj przerzucić tamto na pulpit. Jeszcze raz, z tamtego, co pobrałeś, co ja ci mówiłem, przerzuć na pulpit wtedy. Nie to, nie to, nie to. Sychy jeszcze raz. Musisz zamienić pliki w miejscu. Jeszcze raz to, tamto przerzuć. Nie tu. Wejdź w tego Winrara, ten plik, co masz tam na dole. Co? Wiesz, nie? Nie tu, nie tu. Gdzie? To, Jest tamto po gorzej prawo, cieplutko. po prawo. To? To po lewo, Jest masz. znowu cieplutko. To, To? no. Odpal. I to musisz przerzucić na pulpit. Weź zminimalizuj Discorda. I potem ci się pokażę, zamień pliki w miejscu docelowym. Zamień. I odpal. I teraz kliknij sychy. Teraz. Nie, 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 nie. Defender Control. O. Kurde. No. Odpal Defender Control. I disable. Disable kliknij. Poczekaj chwilę. Dobra. Jesteś? Jestem, czekaj sekundę. Ej, co ty robisz? Zaraz, poczekaj, o nóż. Nóż. Co jest? Jesteś? No, jestem, czekaj. Sprawdzę, co jest napisane. Gdzie? To po angielsku. A ci się wyświetliło tak? Czy co ci się wyświetliło? A ty nie widzisz? No nie widzę. To takie, co mi pokazywałeś, takie biało-pomarańczowe. To kliknij disable w tym Defenderze. Ja to robiłem na twoich oczach, więc widziałeś chyba. No, i teraz No, kliknij okazało się sychy. czerwona. Sychy. Okazało Może się. ci. Aj, bo... No, no i dobrze, ja tak zawsze mam. No. Kliknij, zminimalizuj teraz to okienko i kliknij No. sychy. Jak coś, to może nie wiem, coś się bugować w ogóle, ale to spokojnie. To jest streama nie włączać, musisz po prostu poczekać. Kliknij tak. Kliknij jeszcze raz. I zamknij to. Tak, No. to tak zawsze piszę. Teraz musisz poczekać, aż się ogarnie. Możesz zminimalizować.
Po prostu trzeba poczekać. Jeszcze mam inne skin changery, które będą do tego jeszcze dobre. Jak będzie ci się coś bugowało, to po prostu nie wyłączyć strzelać. Trzeba poczekać, ok? Więc z tym to spokojnie. No jest coś. Co jest? Tak do 10 minut. To po prostu to zamknij. Zamknij to. A nie, bo to ten. Samo się włączyło, tak? Odrzuć wszystko, no. No to zamknij po prostu kartę. Ale to nie jest tak, że karta, tylko ten. Odrzuć wszystko, zaakceptuj wszystko. Zaakceptuj, bo to zwykły gogle jest. No i możesz zamknąć. No, włączyło mi się też. Bo to jakieś gówna będą, ale spokojnie. To może zamknę. Zamykaj, jak będzie ci się takie coś robiło. No. Widzisz? Tak. A ty będziesz mógł od razu wbić, jak, zaraz jak ten ci dam tego? Będziesz mógł zaraz wbić? A i tobie też się ruszała tak myszka? Tak, po tym mi się zawsze tak robi. No. Z tym spokojnie. Czekaj, ja ci coś dam. Coś ci się dzieje? No. Co? Najlepsze aplikacje w jednym miejscu. No to czekaj. Jak widzimy jeszcze Sparka, wszystko ci ogarnie, od razu będziesz miał, dobra? Co? Mogę to pousuwać? Tak, zamykaj zawsze. Wysłałem ci Sparka tutaj. To ci się będzie bugowało przez jakiś czas. Wejdź w Discorda. Alt F4 kliknij po prostu. Wejdź w Discorda. Jesteś? Tylko pamiętaj. Komputera nie wyłączaj. Halo. Jaki debil. Jeszcze mu Sparka dałem, to zaraz to pobierze. Ja polecam mu wstać łapkę w górę, suba. Wszystko. Bo to mnie bardzo motywuje. I mam mało subów i łapek. Pod filmami to dajcie więcej. Halo. Jesteś? Halo? Co to jest? Jesteś? Tak. Ej, widzisz to, co mi się dzieje? Tak, trzeba poczekać, to zaraz minie. Wejdź w Discorda, jak dasz radę. Nie dam. O! O! Kliknij. No i ty żyjesz? No, żyję. To zaraz ci minie, jak chcesz. A jak zrobić, żeby teraz minęło? No nie, trzeba poczekać. A ile? Tak, do 10 minut.
Spokojnie z tym. Ej, przestań! Kopa, włącz pomagę. Kanal. No, czekaj, zaraz. Nie, bo się spali zaraz. Czekaj, sekundę. Nie. Komputer mu się spali. Matka mu zgadza, że komputer mu się spali. Matka go bije. Ja pierdolę, jeszcze Sparka zaraz pobierze. Ale niech się komputer włączy. Matka go bije, że komputer mu się spali. Co ci się dzieje? No tak, coś mam. Pokaż bliżej. Aha. A to nie wiem. Zaraz się naprawi.